Martyna Łukasik, dzień dobry. Dzień dobry. Miło Cię widzieć. Nazajutrz po meczu w Kaliszu. Jak droga? Długo Wam zeszło do z Nie powrotem? było aż tak długo. Nasi kierowcy się postarali, żeby było jak najkrócej, także no około 5 godzinek. Z Polic wszędzie jest daleko, także 5 godzin to akurat dosyć bliska droga, można powiedzieć. No tak, z Polic krótkich wyjazdów nie macie. Jaki jest najbliższy w ogóle? Najbliższy Bydgoszcz, Świecie teraz, Piła może, to tak 2-3 godzinki się jedziemy. Czyli 2-3 godzinki to luzik. No i jakich nastrojach wracałyście wczoraj? Lekki był niedosyt, zamierzałyśmy wygrać jednak ten mecz za 3 punkty, no ale wiadomo jak to w sporcie, czasem rzeczy nie układają się tak, jakbyśmy tego chcieli. Jednak ważna wygrana, ważne to jest, że wygrałyśmy ten mecz. Nie udało się jednak za 3 punkty, udało się za 2. Najważniejsze jest to, że wygrałyśmy. A jak tobie się grało? No bo tam weszłaś w pierwszym secie, później pograłaś cały drugi. Jakie wrażenie, co powiesz o swojej grze wczorajszej? Na pewno mogło być lepiej, tak jak zawsze. Jednak wydaje mi się, że nie było najgorzej. Coś tam próbowałam pomóc dziewczynom, jakoś tak, nie wiem, można powiedzieć, że w pierwszym secie trochę stałyśmy. Chciałam pomóc ruszyć to trochę, żebyśmy zaczęły żyć w końcu na tym boisku, bo było średnio. No i wydaje mi się, że potem zaczęłyśmy już od trzeciego seta, zaczęłyśmy grać swoją własną siatkówkę. I wtedy już mogłyśmy być spokojniejsze o wynik, jeżeli wróciłyśmy już do tego skupienia i naszej dobrej gry. Wczoraj weszłaś jako atakująca, później grałaś jak przyjmująca. Jak to jest z tą twoją pozycją na boisku, powiedz? Można powiedzieć, że jest nieokreślona. Jesteśmy jakby z trenerem otwarci na wszystkie możliwości. Ja się czuję dobrze na obydwu pozycjach, także ćwiczę to i to. W zależności też od tego, czego zespół potrzebuje, tak trener pewnie też będzie dobierał moją pozycję na boisku. Także cały czas przyjęcie ćwiczę, też ćwiczę i atak z prawej strony, z lewej. Także wszechstronność. No i bardzo dobrze. A powiedz w kontekście reprezentacji, no bo też dwie pozycje, to, że trenujesz w klubie wszechstronność, to tylko jest dobre. No konkurencja na ataku jest duża. Mówię o reprezentacji teraz. Jak Na się pewno. siebie widzisz swoją rolę w reprezentacji? Tutaj też nie będę się wypowiadać, jakby tutaj zostawię to wszystko trenerowi Nawrockiemu. Też, czego on będzie potrzebował, ja będę jak najbardziej otwarta na jakby wszelkie propozycje z jego strony, to czego będzie ta reprezentacja potrzebować. No na ataku mamy Malwinę Smażek, mamy Magdę Stysiak, dwie bardzo dobre atakujące, które świetnie sobie radzą teraz w tej lidze włoskiej. Na pewno tutaj jest poprzeczka wysoko postawiona. Na lewym skrzydle też mamy bardzo dobre dziewczyny teraz. Naprawdę wydaje mi się, że będzie również wysoka konkurencja, także zobaczymy. Trener Nawrocki będzie miał na pewno ciężkie zadania. No właśnie, trener Nawrocki. Powiesz mi trochę, w jaki sposób trener Nawrocki zdołał cię przekonać, żebyś do Stanów nie pojechała? No dla niewtajemniczonych to przyznasz się, mam nadzieję, że miałeś taki pomysł po zakończeniu szkoły mistrzostwa sportowego, tak? Znaczy po zakończeniu szkoły w Krakowie. Szkoły w Krakowie, przepraszam. Tak, był taki pomysł. Tutaj była jakby walka menadżera trochę z trenerem Nawrockim o to, gdzie mam jechać. Każdy mnie próbował przekonać do czego innego, można tak powiedzieć. No jednak ta gra w reprezentacji przekonała mnie bardziej, niżeli wyjazd do Stanów. Wydaje mi się, że trochę też mnie i przeraziła może nauka po angielsku. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta perspektywa gry w reprezentacji to było jakby największy czynnik, który przekonał mnie do tego, żeby zostać w Polsce. No bardzo mi się podoba twoja ambicja. Nie żałujesz decyzji, mam nadzieję. Nie, nie żałuję. Nie wiem, jakby było, gdybym pojechała do Stanów, ale oczywiście nie żałuję tej decyzji. A powiedz mi jeszcze, jak z twoim zdrowiem? Bo w tym roku to tak, znaczy mówię, w roku niekalendarzowym, w tym sezonie różnie bywało. Różnie bywało, tak. No, borykałam się z kontuzją kostki stawu skokowego, ale teraz już wychodzimy na prostą z tym. Też wcześniej miałam i problemy z mięśniem brzucha. Ale teraz już wychodzimy na prostą i mam nadzieję, że już wszystko będzie się układało po myśli. Limit pecha został wyczerpany. Powiedz jeszcze, jakie
plany na najbliższy czas? No bo przed wami jeszcze druga turniej rewanżowy w Lidze Mistrzów, tak? Gracie Tak. u siebie. Tak, na początku lutego mamy tutaj turniej u siebie. Będą to na pewno bardzo ważne mecze dla nas. Musimy podejść do nich w pełni skoncentrowane i najlepiej by było, gdybyśmy wygrały wszystkie z nich, żeby skończyć jednak na pierwszym miejscu w grupie, jeżeli się da, bo na pewno to ułatwi nam późniejszy awans i późniejszą grę. Ale musimy do każdego meczu podchodzić osobno, z wielką koncentracją i przede wszystkim skupiać się na swojej własnej grze. Jeżeli to wszystko, te wszystkie czynniki będą jakby spełnione, to o naszą grę jakby możemy być dużo bardziej spokojne. No i o twoją grę też jestem bardzo spokojny. Dziękuję ci za poświęcony czas. Życzę zdrowia, no bo tak jak powiedziałeś, zdrowie to bardzo ważny element. Mam nadzieję, że nie będzie ci go brakować w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Martyna była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.